Następna taka ważna dla mnie przede wszystkim rzecz z punktu widzenia terapeuty, to jest zaopiekowanie się rodzicem. Myślę, że jest taką podstawą. Tak naprawdę to my poprzez własny spokój, poprzez własną regulację emocjonalną jesteśmy w stanie zapewnić dziecku spokój. Tak samo możemy sobie pomyśleć o nas, kiedy na przykład wydarzyło się coś u nas w pracy, co nas zdenerwowało, czy w domu coś się zdenerwowało, to pewnie szukamy osoby, która też jest rozzłoszczona, która też krzyczy, która nie daje nam zrozumienia, tylko my szukamy sobie kolegi, koleżanki, brata, siostry, szukamy kogoś, to jak to ja mówię, ojoja to nasze uczucie, tak? Powiem, że może być trudno. I potrzebujemy przede wszystkim w takich momentach karmić się spokojem innych osób. Często rodzice, którzy pojawiają się w gabinecie, używają takich sformułowań, że w momencie takiego pojawiania się złości u dziecka, w ich głowie pojawia się myśl, to moja wina. Znowu zrobiłem coś źle. Może powinienem zapisać dziecko jeszcze na inne terapie. Pojawiają się myśli, znowu się zaczyna, kolejna godzina z głowy, będę zmęczony. Pojawiają się też często myśli, co pomyślą sobie sąsiedzi w tej sytuacji, kiedy dziecko krzyczy. Kolejna myśl, czy już zawsze tak będzie, czy te napady się nigdy nie skończą. Dlatego bardzo często warto rozmawiać z rodzicami o tym, jak oni się też czują w tych sytuacjach i pokazywać im, uzmysławiać, że tak naprawdę dużo zależy od nich. Ale ważne, żeby pokazywać im to w tym kontekście, że to nie jest teraz ich wina, że dziecko się nie może uspokoić, ale że to oni mają tą moc, która może pomóc dziecku. I jakie myśli pojawiają się w naszych głowach? Nie tylko w głowach rodziców, ale także w głowach terapeutów, nauczycieli. Często taka pierwsza myśl, jaka nam się pojawia, to po prostu chcę, żeby dziecko przestało. Tak? Skupiamy się bardzo na tym, żeby w końcu nastała cisza. To jest trochę związane z tym, co obecnie dzieje się też kulturowo, co dzieje się też troszkę w społeczeństwie, czyli bardzo duży nacisk kładzie się na uspokajanie, na wyciszanie, na tym, żeby była cisza, spokój. Natomiast kiedy my sobie nakręcimy trochę taki bat w głowie, że robimy wszystko, żeby wyciszyć, to my wchodzimy w tak wysoki poziom pobudzenia, że nie jesteśmy w stanie ani wyciszyć siebie, ani nie jesteśmy w stanie też wyciszyć dziecka. Więc warto wtedy zrobić sobie taki stop w głowie i wytłumaczyć, że my nie wchodzimy w walkę z hałasem, my wchodzimy we współpracę i pomoc dziecku. Kolejny jakby ważny aspekt tutaj jest taki, że gdy my się bardzo ukierunkowujemy na to, że chcemy uciszyć dziecko, tak? Bo często takie sformułowania padają, to tak naprawdę przysłaniamy sobie tą myśl, że my chcemy, że naszym głównym zamiarem jest to, żeby pokazać dziecku, że ten sposób jest po prostu nieefektywny. I powinniśmy skupić się na tym, że my chcemy dziecku pokazać, że jego krzyk, jego płacz, jego rzucenie przedmiotami nie jest po prostu efektywną ścieżką do poradzenia sobie z daną trudnością. Kolejna myśl, która często się pojawia, to czuję się źle, ponieważ nie wiem, dlaczego moje dziecko płacze. I to jest też coś, co narzuca nam społeczeństwo, co narzucają sobie rodzice, nauczyciele, czyli to, że my wszystko musimy wiedzieć. Nie dajemy sobie absolutnie przestrzeni na tak zwane niewiedzenie. Natomiast my nie zawsze musimy stuprocentowo zrozumieć, co w tym momencie czuje dziecko, tak? Nie mamy takich możliwości, żeby czytać komuś w myślach i musimy też dać sobie to przyzwolenie, że okej, ja nie zawsze muszę wiedzieć. Jest to, myślę, że niezwykle ważne, ponieważ gdy za bardzo skupimy się na tym, że znowu nie wiem, jak pomóc dziecku, nie wiem, o co mu chodzi, to my tym sobie przysłaniamy trochę nasze myśli. Natomiast kiedy odpuścimy tą myśl na bok, to robimy sobie przestrzeń umysłową na to, żeby się skupić, co tak naprawdę możemy teraz zrobić. Kolejna myśl to żal mi mojego dziecka, mam już dosyć trudności w związku z autyzmem.
I tutaj trochę wchodzimy w takie myślenie, że dziecko jest tak naprawdę w cudzysłowie ofiarą tego, co się dzieje i nie będzie w stanie sobie z tym poradzić. My wtedy trochę umniejszamy te możliwości zaradności, radzenia sobie dzieciom w danych sytuacjach. Musimy też sobie często zdawać sprawę z tego, że często wchodzimy w taką troszkę walkę z pewnymi objawami spektrum autyzmu. Na przykład echolalia, z którą często terapeuci walczą, tak naprawdę jest możliwością dla dziecka, żeby odreagować stres, który wcześniej się wydarzył. W echolalii często to są zwroty z danych sytuacji, które na przykład wydarzyły się w szkole czy w przedszkolu. Możemy się tym zaciekawić, nie próbować tego likwidować, ale wejść w ten świat dziecka i zrozumieć, co poprzez tą echolalię chce nam przekazać. Kolejny na przykład taki objaw to różnego rodzaju autostymulacje. Gdy tak naprawdę przyjrzymy się dziecku, które się autostymuluje, które załóżmy się kręci, które wykonuje ruchy rączek, to dziecko wcale nie cierpi w tym momencie. Jemu to też w tym momencie pomaga w kierunku samoregulacji. I znowu nie chodzi o to, żeby dziecku zakazywać robienia tego. Chodzi o to, żeby w spokojny sposób pokazać mu, jak można robić po prostu to inaczej. Bardzo ważne jest też to, jakie przeżywamy emocje, kiedy słyszymy, jak dziecko dostaje napadów złości. Często w nas pojawia się smutek, złość, poirytowanie, poczucie paniki, poczucie bycia ocenianym przez innych wokół. I tutaj bardzo ważne jest to, żeby korzystać z różnych form wsparcia. Żeby właśnie budować sobie tą świadomość, że nie tylko my to przeżywamy, ale przeżywa to masa innych rodziców. Ostatnio miałam możliwość prowadzenia też warsztatów na temat rozwoju emocjonalnego przedszkolaków i tak naprawdę był taki moment, gdzie ja po prostu milczałam, bo ci rodzice, gdy zaczęli sobie opowiadać, z czym mają trudności u dzieci, to im było automatycznie łatwiej, gdy usłyszeli, że pozostali rodzice też to odczuwają, też to przechodzą. Więc bardzo ważne są różne grupy wsparcia. Jest korzystanie właśnie z warsztatów dla rodziców, z jakichś wydarzeń, jak na przykład dzisiejsza konferencja, kiedy też można zobaczyć, że nie tylko my się z tym zmagamy, a jeżeli chodzi o nas terapeutów, nauczycieli, bardzo zachęcam do korzystania z możliwości superwizji, na których superwizor będzie miał dla nas przestrzeń porozmawiania o tym, co jest dla nas trudne. Bo czasem jest tak, że nam się po prostu już kończą zasoby, kiedy wydarzyło się w tym tygodniu, w tym miesiącu zbyt dużo trudnych sytuacji, że my też już po prostu jesteśmy przebodźcowani i nie mamy w sobie już tej przestrzeni. Nasz kubeczek już się po prostu zalewa i wylewa, a musimy mieć jednak trochę miejsca na pomieszczenie emocji dziecka. Kolejna bardzo ważna rzecz, na którą zwracamy uwagę, to na to, jak reaguje nasze ciało w tym momencie, kiedy dziecko wpada w swoją złość. Bardzo często my wtedy zaczynamy się napinać, nasze szczęki stają się zaciśnięte, zaczynamy się pochylać nad tym dzieckiem, wymachiwać rękoma. Więc dziecko nie dość, że czuje się w tym momencie zagrożone, bo coś się wydarzyło, to my jeszcze stajemy z taką atakującą postawą. I tak naprawdę dziecko w tym momencie potrzebuje wokół siebie osób, które pokażą mu, że jest bezpiecznie. Takim przykładem może być lot samolotem i turbulencje. Kiedy zaczynają się turbulencje, my się rozglądamy wokół, jak reagują inni. Po pierwsze zauważamy, że osoby wokół też są wystraszone, więc to okej, to może być normalne, ale bardzo często szukamy sobie w tym momencie osoby, która emanuje spokojem, i tą osobą często są stewardesy, które są specjalnie szkolone w ten sposób, żeby w tych momentach krytycznych pokazywać właśnie ten spokój. I dziecko też w takich momentach często poszukuje spokojnego rodzica, bo po pierwsze pokaże nam, że mamy jakiś cel, do którego dziecko może dążyć, bo może dążyć do tego spokoju. I że w tej sytuacji tak naprawdę jest bezpiecznie, bo rodzic jest spokojny, więc my też możemy dać sobie teraz przestrzeń
na regulowanie tych emocji, na ich obniżanie. Bardzo często powtarzam też, żeby rodzice powtarzali sobie w takich sytuacjach, że moje dziecko nie jest teraz w tym momencie zagrożone. Tak naprawdę nie dzieje mu się coś, co w jakikolwiek sposób mogłoby mu zagrozić. A to, co mu najbardziej w tym momencie pomoże, to jest nasz spokój, tak naprawdę. I teraz przejdę do części, jakby do samego już napadu złości, czyli do takich 7 wskazówek, kroków, na co wtedy zwrócić uwagę, ale jednak cały czas będę tutaj kładła duży nacisk na to, że to jednak nasza postawa, nasze emocje są wbrew pozorom tutaj najważniejsze. Po pierwsze musimy zmienić swoją postawę, ale teraz postawę, nie chodzi mi tutaj o postawę ciała, ale o nasze spojrzenie na tę całą sytuację. Niestety często jest tak, że dzieci są bardzo sprytne i często wychwytują, że płacz, napad złości jest przepustką do osiągnięcia swojego celu. Często jest tak, że my już jesteśmy przyzwyczajeni, gdy ten napad złości trwa już dosyć długo, to my w końcu odpuszczamy. I bardzo ważne jest to, żeby pokazać dziecku, że od teraz to już nie będzie działało. To jest bardzo trudne i to kosztuje nas bardzo dużo, natomiast to naprawdę zbliża do naszego celu, który sobie zaplanujemy. Często jest też tak, że na początku będziemy trochę nieszczerzy w swoich reakcjach, bo jest to zupełnie coś nowego i musimy sami sobie dać czas, żeby wchodzić w inne reakcje. Musimy też jakby budować sobie takie myślenie, że tak naprawdę, gdy my dziecku pokazujemy swój dyskomfort związany z jego reakcją, to dziecko przybliża to coraz bardziej do tego, że jego reakcja faktycznie działa, bo za chwilę rodzic nam ustąpi. Taka metoda, którą ja też bardzo polecam, to jest taka metoda zaopiekowania się też sobą na tu i teraz, to jest metoda CIA. Kiedy dziecko faktycznie zaczyna się złościć, zaczyna krzyczeć, zaczyna płakać i kiedy już po prostu czujemy, że musimy zareagować, ale nie jesteśmy w stanie, bo sami wchodzimy w ten wysoki poziom pobudzenia, to robimy sobie najpierw C, czyli cut, czyli tak jakby taką klapką filmową robimy sobie stop. To jest takie miejsce, kiedy taki czas, kiedy jak reżyser stuknie tą klapką, to jest moment na oddech dla aktora. I to jest też taki moment na oddech dla nas, żeby na chwilę zamknąć oczy i odciąć się po prostu od tego, co się tutaj dzieje. Następny krok to jest I, czyli imagine, czyli wyobrażamy sobie to, czego absolutnie byśmy nie chcieli w tym momencie zrobić w stosunku do dziecka. Czyli często to jest niestety potrząśnięcie, szarpnięcie dzieckiem, bo takie rzeczy się zdarzają i musimy sobie o tym otwarcie mówić. Ale to są też często te słowa, które gdzieś nam pojawiają się, że chcielibyśmy je wypowiedzieć do dziecka. To jest teraz ten moment, żeby to sobie wyobrazić w głowie, żeby tam upakować to nasze napięcie. I następny krok A, czyli action, czyli teraz przechodzimy do działania, kiedy najpierw zaopiekowaliśmy się sobą troszkę. Przydatne jest tutaj też zastosowanie tak zwanego uziemienia, czyli stanięcie mocno na swoich stopach i skupienie się na tym, że stoimy twardo na ziemi, kontaktujemy się ze swoim ciałem, uspokajamy oddech i wtedy jesteśmy gotowi, żeby wesprzeć dziecko. Bardzo ważne jest też to, żeby zwolnić. Wbrew pozorom pojawiająca się złość u dziecka powoduje, że my bardzo szybko sami napędzamy się, bo chcemy jak najszybciej to przerwać. Natomiast to, co możemy zrobić, to zwolnić swoje reakcje, zmienić całkowicie dynamikę tego i pokazać dziecku, że to, co robi, jest po prostu nieefektywne. Troszkę na zasadzie takiego włoskiego strajku, czyli w momencie, gdy dziecko wpada w tą złość, my zaczynamy robić wszystko wolniej. Wiadomo, że dziecko na początku będzie jeszcze bardziej zdenerwowane, natomiast tutaj ważna jest nasza konsekwencja, żeby
kilka razy pokazać dziecku, że jego płacz, że jego krzyki tak naprawdę tylko wydłużają przybliżanie się do tego, co chce osiągnąć. Natomiast kiedy dziecko w takim momencie zaczyna wykazywać jakieś symptomy porozumienia z nami, czyli na przykład lekko zacisza już swój płacz i rzuca nam losowo wybrane słowo, o co tak naprawdę dziecku chodzi, to naszym zadaniem jest wtedy zareagować szybko, tak żeby wzmocnić w nim tą chęć współpracy, porozumienia się z nami. Kolejna ważna rzecz to wytłumaczenie. Ale odwołujemy się teraz też do tego ciała modelowatego, które przejmuje kontrolę i uniemożliwia pracę płatów czołowych, więc my nie robimy teraz dziecku elaboratu, co się wydarzyło, jak się czuje, jak powinno postąpić, bo dziecko w tym momencie nie potrzebuje od nas umysłowego wykładu, tylko potrzebuje naszego wsparcia. Skupiamy się jedynie na wytłumaczeniu tego, że słuchaj, jeżeli płaczesz, to ja nie rozumiem, o co chodzi. Nie mogę ci pomóc. Spróbuj zrobić to w inny sposób. Możemy krótko podać tylko przyczynę, żeby dziecko zrozumiało, że nie chodzi tutaj o to, że my chcemy zrobić mu na złość, że każemy je. Tylko chodzi nam o to, żeby o nie zadbać, że chcemy być pomocni, chcemy być kochani, chcemy być osobami, które się troszczą, kochają. Czyli na przykład możemy w tym momencie powiedzieć, że gdy dziecko chce jakąś niezdrową przekąskę, że to jest niezdrowe, zależy nam na tym, żeby zjeść zdrowe posiłki, bo dzięki temu będziesz miał siłę na zabawę. I ten komunikat tak naprawdę już w tym momencie wystarczy. Możemy zaproponować dziecku inny sposób komunikacji. Kiedy dziecko jest w takim wysokim stopniu pobudzenia płaczu i nie jest w stanie nam zwerbalizować, powiedzieć słownie, co się w tym momencie dzieje, możemy zaproponować, chodź, podam ci rękę, pójdziesz mi pokazać, czego byś potrzebował. Tak? Możesz przynieść mi to, czego w tym momencie potrzebujesz. Proponujemy dziecku również inne rozwiązania, czyli nie możesz teraz zjeść tej przekąski, ale mogę ci zaproponować to, to i to. Nie mogę teraz kupić ci tej zabawki, ale kiedy wrócimy do domu, możemy się pobawić wszystkimi zabawkami, jakie mamy w domu. Bardzo ważne jest też to, żeby być rodzicem kochającym i nieustępliwym. Czyli tutaj musimy też pamiętać, że jeżeli wprowadzamy te nowe sposoby radzenia sobie, to jesteśmy w tym wszyscy. To nie jest tylko dziecko, w tym jest także rodzic, opiekun, nauczyciel i to jest nasza nowa historia i potrzebujemy też czasu, po pierwsze na trwałe wprowadzenie tych zmian, a po drugie na przyzwyczajenie się, że jest inaczej, że na początku może być jeszcze trudniej, że pewne rzeczy mogą się nasilić, bo jest to zmiana. To jest też często moment, kiedy stwierdzamy, że no nie, no przecież to jest jeszcze gorsze, przecież to nie działo, miało być lepiej, a jest jeszcze trudniej. Ale musimy sobie wtedy przywracać w głowie tą myśl, że to jest po prostu zmiana, coś nowego, co wymaga czasu i nie poddawać się, tylko kontynuować. Kiedy jednak ten krzyk, ten płacz jest tak duży, że nie dajemy sobie już z tym rady. Dziecko nie chce od nas otrzymywać żadnej pomocy. Możemy wtedy powiedzieć dziecku, że próbowaliśmy wszystko, ale przez ten płacz nie jesteśmy w stanie zrozumieć, w jaki sposób możemy ci pomóc. Ja teraz odejdę na bok robić to, to i to, ale nadal jeśli będziesz potrzebował mojej pomocy, to ja tutaj jestem i mogę do ciebie wrócić. Możesz też do mnie podejść i mogę ci pomóc. Najważniejsze jednak w tym wszystkim będzie konsekwencja. I konsekwencja nie tylko w naszych działaniach, ale konsekwencja taka, że jeżeli wprowadzamy już ten nowy sposób radzenia sobie, to nie wprowadza go tylko mama czy tata, ale wprowadzają go wszyscy domownicy i wszystkie osoby, z którymi dziecko spędza dużo czasu. Czyli załóżmy babcia, dziadek, ciocia, opiekunka. Ważne, żebyśmy tworzyli jedną drużynę i żebyśmy wszyscy pokazywali dzieciom ten nowy sposób radzenia sobie.
Kolejna taka ważna myśl, którą warto sobie budować, to to, że kiedy my próbujemy dziecku pomóc w tych napadach złości, my nie chcemy tak naprawdę pokazywać dziecku, że my nie pozwalamy na tą złość. My pozwalamy na to, żeby dziecko się złościło, bo złość jest też bardzo ważną emocją, która często jest chroniąca. My jedynie chcemy pokazać dziecku, że sposób, w jaki pokazuje swoją złość, jest po prostu nieefektywny i lepiej radzić sobie z nią w inny sposób. Takim innym sposobem może być na przykład mocne uderzenie w poduszkę, wytupywanie tej złości, darcie starych gazet, darcie kartek, bo dziecko musi mieć ujście z tymi emocjami. Wadzę to, co jest takie często najtrudniejsze przy wprowadzaniu nowych działań, że na początku może być jeszcze trudniej, że pewne rzeczy mogą się nasilić, bo jest to zmiana. To jest też często moment, kiedy stwierdzamy, że no nie, no przecież to jest jeszcze gorsze, przecież to nie działo, miało być lepiej, a jest jeszcze trudniej. Ale musimy sobie wtedy przywracać w głowie tą myśl, że to jest po prostu zmiana, coś nowego, co wymaga czasu i nie poddawać się, tylko kontynuować. Kiedy jednak ten krzyk, ten płacz jest tak duży, że nie dajemy sobie już z tym rady, dziecko nie chce od nas otrzymywać żadnej pomocy, możemy wtedy powiedzieć dziecku, że próbowaliśmy wszystko, ale przez ten płacz nie jesteśmy w stanie zrozumieć, w jaki sposób możemy ci pomóc. Ja teraz odejdę na bok robić to, to i to, ale nadal jeśli będziesz potrzebował mojej pomocy, to ja tutaj jestem i mogę do ciebie wrócić. Możesz też do mnie podejść i mogę ci pomóc. Najważniejsze jednak w tym wszystkim będzie konsekwencja. I konsekwencja nie tylko w naszych działaniach, ale konsekwencja taka, że jeżeli wprowadzamy już ten nowy sposób radzenia sobie, to nie wprowadza go tylko mama czy tata, ale wprowadzają go wszyscy domownicy i wszystkie osoby, z którymi dziecko spędza dużo czasu. Czyli załóżmy babcia, dziadek, ciocia, opiekunka. Ważne, żebyśmy tworzyli jedną drużynę i żebyśmy wszyscy pokazywali dzieciom ten nowy sposób radzenia sobie. Kolejna taka ważna myśl, którą warto sobie budować, to to, że kiedy my próbujemy dziecku pomóc w tych napadach złości, my nie chcemy tak naprawdę pokazywać dziecku, że my nie pozwalamy na tą złość. My pozwalamy na to, żeby dziecko się złościło, bo złość jest też bardzo ważną emocją, która często jest chroniąca. My jedynie chcemy pokazać dziecku, że sposób, w jaki pokazuje swoją złość, jest po prostu nieefektywny i lepiej radzić sobie z nią w inny sposób. Takim innym sposobem może być na przykład mocne uderzenie w poduszkę, wytupywanie tej złości, darcie starych gazet, darcie kartek, bo dziecko musi mieć ujście z tymi emocjami, ale możemy pokazywać, jak robić to w bezpieczny sposób dla dziecka, ale też dla siebie. Co innego oczywiście, kiedy już pojawiają się silniejsze napady złości, czyli kiedy dziecko zaczyna uderzać. To, co powinniśmy zrobić w tym momencie, to po prostu podejść do dziecka i przytrzymać tą rękę. To, co możemy robić w przypadku na przykład starszych dzieci, w przypadku nastolatków, co jest często zalecane na przykład podczas terapii, to mieć w gabinecie taką dużą piłkę, którą często używają fizjoterapeuci i w tych momentach napadów złości stawiać przed sobą tą piłkę, żeby dziecko miało okazję po prostu w tym momencie przekierować tą swoją siłę, energię na tą właśnie piłkę. I następną rzeczą, jaką jeszcze przygotowałam, to są momenty bezradności. Często rodzice już, kiedy pojawiają się w gabinecie, najczęściej pojawiają się w takich momentach, kiedy mówią, że już nie mają siły. Próbowali już wszystkich możliwych metod, ale to po prostu nie działa. I kiedy być może są właśnie w tym momencie wypalenia rodzicielskiego, tak? I bardzo jest ważne to, żeby
takich sytuacjach nie tylko opiekować się emocjami dziecka, ale zaopiekować się też trochę rodzicem. Taki z życia, jak to ma działać? Na przykład, nie wiem, jesteśmy w takiej sytuacji, że jesteśmy w sklepie, nie wiem, dziecko chce jakieś coś niezdrowego. W jaki sposób my mamy tutaj, bo jakby nie widzę zastosowania. To jest jedna z trudniejszych sytuacji, czyli ta sytuacja w sklepie, kiedy tak naprawdę pierwsze, co się pojawia w rodzicu też, to jest lęk, bo zaraz wszyscy inni będą mnie oceniać, bo być może zaraz podejdzie ktoś z obsługi i zwróci nam uwagę, tak? Więc tutaj ważne jest też to, żeby nie wciągnąć się w ten działający na nas lęk, który zaraz spowoduje, że my będziemy spanikowani, tylko chodzi o to, żeby być spokojnym i towarzyszyć dziecku w tych trudnych emocjach. Wiadomo, że dziecko nie zareaguje od razu, że słuchaj, nie kupimy, tylko być może rozpocznie się tam po prostu lawina różnych reakcji, łącznie z rzuceniem się na podłogę, z krzykiem, z płaczem, z rzuceniem różnych rzeczy z półek. Natomiast to, co możemy wtedy robić, to zejść do poziomu dziecka, być przy dziecku i być trochę takim narratorem tego, co się w tym momencie dzieje. Ale dopiero oczywiście w tym momencie, kiedy my sami będziemy spokojni, czyli nawet niech dziecko sobie ukrzyczy, popłacze te pół minuty, ale zwróćmy uwagę najpierw na siebie. A następnie możemy powiedzieć, że słuchaj, widzę, że się denerwujesz, bo chcesz ten batonik, tak? I nie mogę ci go kupić. On jest niezdrowy, w domu mamy różne przekąski, możemy coś tam przygotować. Albo choć wybierzemy coś innego, zdrowszego, tak? Ale jesteśmy cały czas przy dziecku, pokazujemy mu, że zauważamy jego emocje, że my nie skupiamy się teraz na tym, że przestań płakać, wyjdź, tylko dajemy komunikat najpierw, rozumiem, że się złościsz, rozumiem, że jest ci źle, że jest ci trudno. To normalne, kiedy mi ktoś czegoś odmawia, ja też się złoszczę. Ale jestem tutaj, jestem przy tobie, poradzimy sobie z tym razem. Czasem taką dobrą metodą jest też taka metoda zaczarowanej różdżki i odwrócenie troszkę uwagi dziecka od tego, co się tutaj dzieje. Czyli mówimy, słuchaj, a gdybyś miał teraz taką zaczarowaną różdżkę i mógłbyś, i tutaj zaczynamy taką opowieść o tej różdżce, i mógłbyś zrobić z nią cokolwiek byś chciał, mógłbyś sobie wyczarować, co tylko byś chciał, to co to by było? No i zaczyna się wtedy to przeniesienie tak naprawdę uwagi z tego batonika na wyobrażenia dziecka. I już jest troszkę łatwiej. Ale tak jak mówię tutaj, dużo zależy od nas.